dystans 20 metrów. Pierwszy zawodnik rozpoczęliśmy na studiu. A więc pierwszy zawodnik przeciągnął już samochód. Grzegorz Gules-Opala. Kompania siódma, waga 84 kg. Dawid Gris-Kyrsza, kompania szósta. Radosław Wasyl Wasiewicz, kompania dziesiąta. Karol Gruby Szkudlarek, kompania szósta. Mateusz Sonik Ostoszewski, kompania dziewiąta. Przed nami kolejna konkurencja i wystartowali. Reprezentant kompanii szóstej, Bartosz Muminek. Reprezentant kompanii szóstej, Dawid Gris-Kyrszczak i Radosław Słowa-Słowian, kompania pierwsza.
Tadeusz Kostaszewski, Łukasz Kowiński. No i wszystko jasne. Transport manekina za nami. Grzegorz Kopala, kompania 6 i kompania 7. Kompania 7. Mateusz Wieliński, Radosław Szwajegowski. Kompania pierwsza, Bartosz Buminek-Mosionek, kompania szósta. Yeah.
Miejsce czwarte, Natalia Pawłowska. Miejsce trzecie, Katarzyna Jędruk. Miejsce drugie, Kamila Cieślak. I miejsce pierwsze, Strong Woman Szkoły Policji w Słupsku 2013, Joanna Malina Merkel. Oraz dyplom na nagrodę rzeczową wręcza prezes Słupskiego Policyjnego Towarzystwa Słupkowego, pan Zenon Bartoś. Joanna Malina Merkel, Joanna Kosztuje do dziewczyny najsilniejsze zawodniczki Szkoły Policji w Słupsku. Miejsce trzecie, Kamil Chojecki! Obręczenie dyplomu i nagrody życzowej, proszę pana inspektora Wiąga Stanisława Mojkowicza i pana Zenona Bartosia. Miejsce drugie, Łukasz Młyński! Panie prezesie, proszę uważać na rękę. Na rękę proszę uważać. Miejsce pierwsze. Tytuł strongmana i puchar komendanta szkoły zdobywa Mateusz Ostaszewski. Strongman szkoły policji w Słupsku 2019. Serdecznie gratuluję. Puchar komendanta szkoły i nagroda rzeczowa. To zawiśnie wam w pokoju. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Najsilniejsi słuchacze. Dziękuję kibicom, którzy myślę, że mieli swój udział w tak dobrych wynikach i nie ma znaczenia, czy ktoś jest silny. Ważne, że ma siłę i że wystartował, a mogliście tutaj obserwować wielu waszych kolegów, a przede wszystkim cztery nasze koleżanki, które rzeczywiście zaprezentowały wszystko, co najlepsze, jeżeli chodzi o sporty siłowe. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję, zapraszam do innych imprez, które będą w przyszłości u nas organizowane, więc do udziału w nich serdecznie zapraszam. Dziękuję. Zwycięzcą w ten sposób kończą się zawody Strongman edycja 2013.